Wypuszczono nas, ale ten czas oczywiście w internacie nie był stracony. Tutaj sporo poświęciliśmy czasu na właśnie no, już opracowanie siatki naszej na czas po zwolnieniu z internatu, ponieważ wiedzieliśmy, że nie mogą nas trzymać wiecznie, że takich grup, takich obozów jak nasz jest wiele w innym miejscu, że dojrzewa nowe pokolenie młodych ludzi, którzy z całą pewnością w szacunku czy poddaństwa wobec czerwonej władzy z mlekiem matki nie wyssali. Krótko mówiąc, ten czas do końca internowania pozwolił zgromadzić wiele przyjaźni, które potem zaprocentowały. Koniec 83 roku, początek 84, no to mniej więcej klimat taki jak właśnie gdzieś tam w połowie 83 roku. No, niechęć do działania w strukturach, które miały być sformalizowane. Jestem pewien, że wiele osób działało, czytało bibułę, prowadziło nasłuch Głosu Ameryki, Wolnej Europy czy France International, ale no nie spotkałem wtedy zbyt wielu ludzi, którzy poważnie rozważali montaż pewnego zalążka organizacyjnego. Ja na to mocno napierałem, bo uważałem, że to pokazuje. Nie te indywidualne działania, one są niezbędne, ważne. Oczywiście przede wszystkim pomoc rodzinom internowanych, pomoc ludziom, którzy mają różne problemy, wyrzuceni z pracy, ale niezwykle ważne musi być jakby skonsolidowanie organizacyjne tego bytu, podziemnego bytu reprezentacji Solidarności, która winna z organem, że tak powiem, w formie jakiejś bibuły, jakiegoś biuletynu, która miałaby odwagę konfrontować się z czerwoną władzą. Ale już pod koniec 83 już kilku kolegów, kilku przyjaciół, bo ten czas to przypominam sobie bardzo intensywnie, jakby zagęszczone nastąpiły więzi i więzi autentycznie przyjacielskie, a więc więzi sprawdzone w tak zwanym praniu, w trudnych sytuacjach, w bardzo ryzykownych sytuacjach. No więc te więzi, które przetrwały ten rok 81, koniec 82, potem 83, te więzi pozwoliły dobrze rokować na przyszłość. Z tego, co sobie przypominam, to w 83 roku już też mocno myśleliśmy, to już chyba już odbyła się pierwsza, to już zaczęły się odbywać msze święte za ojczyznę. Msze święte za ojczyznę, chyba 83 rok u świętego Józefa. Najpierw były msze święte za ojczyznę u świętego Józefa, a więc tutaj już jakby w sposób jawny mogliśmy manifestować nie tylko naszą wiarę, ale pewne wynikające z niej świadectwo. Po tych mszach nie zawsze, ale bardzo często grupy, aczkolwiek chyba zawsze jakieś tam większe lub mniejsze grupki udawały się przemarszem pod dzwonnicę, gdzie w różny sposób czczono ofiary stanu wojennego i manifestowano swoje poparcie dla ruchu Solidarności.